Jesteśmy już w naszym mobilnym studio tu w Hyundaiu. Katarzyna Lubnauer. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę. Do skomentowania mamy mnóstwo, bo listy się pojawiły. Wiemy, jakie nazwiska. O tym zajmiemy się za chwilę. Ale najpierw chciałabym, żebyśmy wspólnie obejrzały spot wyborczy. Na osiedlach z wielkiej płyty, takich jak to, mieszka ponad 8 milionów Polaków. Cała Polska powinna być przyjazna dla ludzi. Nie chcemy lepszych i gorszych dzielnic. Chcemy, aby mieszkańcy tych osiedli mieli jak najlepszy standard życia i mieszkania. Nie chcieliśmy podziału na Polskę A i Polskę B i sporo tu zrobiliśmy. Teraz chcemy jak najwyższego poziomu życia dla ludzi mieszkających w osiedlach z wielkiej płyty. Nasz program musi oznaczać przełom dla mieszkańców tych osiedli. Rewitalizacja tysięcy bloków, nowa termoizolacja, nowoczesne windy, nowe parki i miejsca odpoczynku dla rodzin. Koniec z dziadostwem i drzwiami sklejonymi taśmą samoprzylepną. Tylko rząd Prawa i Sprawiedliwości zrealizuje tak ambitny projekt. No proszę. Koniec. Dobrze, że PiS przyznaje, że po 8 latach mamy dziadostwo. To przynajmniej wiemy, jak ich zdefiniować. Tak, bo to są 8 lat ich rządów. Natomiast w ostatnich latach, od roku 2018 do roku 2022, wydano ponad 860 parę, czyli blisko 900 milionów złotych na docieplenie kościołów, kurii, diecezji, zakonów. Pamiętamy równo rok temu, jak pojawiła się sytuacja, gdzie zaczęliśmy rozmawiać o wyższych rachunkach, również rozmawialiśmy o tym dosyć często. O co chodzi? Widać, jakie priorytety ma ten rząd. Najpierw docieplił kościoły, a w tej chwili po 8 latach swojego rządu mówi o tym, że trzeba docieplić bloki. I dla mnie to powinna być zupełnie inna kolejność. My te pieniądze, które mieliśmy w ramach Funduszy Ochrony Środowiska, powinniśmy dokładnie przez te lata wydawać na docieplenie budynków mieszkalnych. Po to, żeby ludzie nie płacili horrendalnych rachunków poprzedniej zimy, przyszłej zimy. Ale już w tej chwili zaczyna się też dyskusja w tym temacie, bo niektórzy mieszkańcy dużych bloków, większych sami wyłożyli pieniądze. I wspólnot, raz, że sami wyłożyli pieniądze, ale dostali też prognozy rachunku za ogrzewanie, gdzie te rachunki, są takie przypadki, o których też media rozpisywały się w zeszłym tygodniu, gdzie ta podwyżka to jest 500%. Więc wychodzi na to, że przez te 8 ostatnich lat PiS ogromne pieniądze wydawał na docieplenie kościołów, natomiast nie miał tych pieniędzy na docieplenie bloków, wieżowców, tam, gdzie mieszkają ludzie. Ale przecież to jest obietnica nie na ten rok. Mamy wrzesień. Jeżeli ktokolwiek planuje ocieplić budynek, to robi to wiosną, latem, zamawia wcześniej ekipę, szuka w dobrej cenie i dobrych fachowców. To jest fizycznie niewykonalne. Tak, po pierwsze, przez te 8 lat bardzo wielu ludzi złożyło się na to, żeby ich blok był docieplony. Część nie ma docieplonego, już zapłaciło ogromne rachunki, zapłaci kolejnej zimy. Wtedy rząd nie myślał, wtedy docieplał kościoły. I powiedz mi szczerze, był taki rok, w którym na 192 przyznane wnioski, 190 trafiło do kościołów, diecezji i do innych z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. W związku z tym to pokazuje bardzo jasno, jakie priorytety ma ten rząd. Ogromne pieniądze dla Rydzyka, przecież nawet ta jego ta woda termalna, tak. Przecież się okazało, że ona ma zbyt niską temperaturę, trzeba ją dogrzewać, w wyniku czego to jeszcze podniosło rachunki mieszkańcom Torunia. I to pokazuje, jak ta władza myśli. Transfery, zamiast iść na rzeczy rzeczywiście ważne, przydatne, idą tam, gdzie jest im po prostu ideologicznie po drodze, czyli na przykład do kościoła. Dla mnie to była granda wtedy, a teraz to widać jeszcze lepiej. Wtedy, kiedy zauważyli problem, który przecież istniał od lat i trzeba było wszystkie te pieniądze właśnie przeznaczyć na docieplenie budynków mieszkalnych, a nie na docieplanie kościołów. Ale kampania jest od tego, żeby obiecywać. Ale wie pani, że nawet w ramach Villa Plus... Nie, ale wie pani, że nawet Villa Plus, czyli te 40 milionów, tam było między innymi 500 000 przeznaczone na jeden z kościołów i to się nazywało na cele edukacyjne, mimo tego, że fundacja, która była tam założona, miała 3 dni w momencie składania wniosku i dokładnie te pieniądze też poszły na docieplenie przyziemia kościoła. I tak właśnie ta władza rządzi, że od 8 lat mamy wielki strumień do kościoła katolickiego, a nie mamy nic, jeśli chodzi o sprawy dla ludzi, właśnie takich jak docieplenie budynków mieszkalnych. To jest jedna z propozycji. Dopiero kampania się zaczyna, bo to jest... Poznaliśmy listę... Ale oni od 8 lat rządzą. No tak, ale poznaliśmy listę i teraz poznaliśmy jeden z pomysłów na tę kampanię. Tak jak wspomniałam, kampania jest od tego, żeby obiecywać, a czy potem to jest realizowane, czy nie, to już jest...
Potem wyjdzie, że... Zupełnie inna kwestia. Potem wyjdzie, że te budynki mieszkalne to mieli na myśli domy parafialne przy kościołach. To też jest możliwe. Jeżeli są z wielkiej płyty. Jeżeli są z wielkiej płyty. No dobrze, ale myśli pani, że to dopiero początek takich propozycji, które po pierwsze no, są no nie w czas, no bo... Papier jest cierpliwy, tak, ale oni 8 lat rządzą. Wszystko przyjmie. Po 8 latach, znaczy niech pani zwróci uwagę na jedną rzecz. Bardzo dużo pieniędzy na podobne działania jest w ramach KPO. Mhm. KPO to jest między innymi transformacja energetyczna. Transformacja energetyczna to jest również oszczędzanie energii, czyli również kwestie związane z ocieplaniem budynków, z termoizolacją, z wszystkim tym, co się z fotowoltaiką na budynkach. Ale dzisiaj w jednej z gazet jest piękna mapa tego, jak inne kraje w Europie wykorzystały KPO, jak zużyły już połowę pieniędzy, 40%, zero. Co zrobiły. Równo zero z KPO. I ta mapa Europy jest pięknie pokolorowana i pokazane są kraje, które rzeczywiście wykorzystały tych pieniędzy już bardzo dużo, bo przypomnę, że po COVID-zie to miało nas postawić na nogi. Po 8 latach rządów PiS my jesteśmy trwale czerwoną wyspą. Czerwoną wyspą, jeśli chodzi o spadki PKB i czerwoną wyspą, jeśli chodzi o inwestycje związane z KPO, w tym znaczeniu, że nie dostaliśmy jeszcze grosza z KPO. Czyli udało się temu rządowi przez te 8 lat doprowadzić do sytuacji, w której Polska jest dziś w ogonie Europy. W ogonie Europy, jeśli chodzi o spadki, znaczy ma największe spadki PKB i w ogonie Europy, jeśli chodzi o środki z KPO, bo tych pieniędzy po prostu nie ma. Nie ma. Ale czy one będą po wyborach? Powiedzieliśmy jasno. Tak, zwyciężymy i potem zrobimy wszystko, że w bardzo szybkim czasie będą środki z KPO. Dlaczego? Dlatego, że my nie potrzebujemy bezkarności dla naszych polityków. To, co potrzebuje rząd. Rząd zrobił zamach na praworządność, PiS zrobił zamach dla praworządność, bo potrzebuje bezkarności dla swoich polityków. My tej bezkarności nie potrzebujemy, więc bardzo szybko będą pieniądze. Musimy skomentować listy, bo PiS ogłosił, kto taki startuje w których rejonach Polski i tam bardzo kontrowersyjne nazwiska. No, nawet w przeglądzie prasy cytowałam wypowiedź pana Zybertowicza, który sam był zaskoczony jedną Bąkiewiczem. Mejzą. Nie, nie, on chyba nawet Mejzy powiedział, że nie wpuściłby chyba, albo Bąkiewicza. Ale w ogóle jakby jedno nie, i drugie Bąkiewicza nazwisko. Może, tak, tak. No, mamy rzeczywiście, ale... na listach PiSu mamy oszustów, mamy hejterów, mamy damskich bokserów, mamy antysemitów, mamy ludzi, którzy po prostu nie powinni tam się znaleźć, nie powinni mieć tego w ogóle szansy na to, żeby wystartować i żeby ludzie na nich głosowali. Przypomnijmy, że Mejza został nawet usunięty z rządu PiSu po tym, jak wyszła sprawa wyciągania pieniędzy na niepełnosprawne dzieci. Bardzo chore dzieci. Tak. Bardzo chore dzieci. I tam widzieliśmy tą scenkę, jak ten jego kolega wstawał i mówił, jak jak nagle odzyskał sprawę. Obiecywano terapie, które w ogóle nie miały pokrycia. Dokładnie. Mamy sytuację, tam jest jeszcze kwestia jakichś szkoleń, których nie wiadomo, czy były, czy nie były. Kolejna kwestia to jest pan Matecki. Ja pamiętam dramat pani Magdy Filik, posłanki Koalicji Obywatelskiej ze Szczecina. Ona straciła syna, który popełnił samobójstwo i pamiętamy, co to było, co było wcześniej. Wcześniej była nagonka na niego przez media publiczne, ujawnienie, że był ofiarą pedofila i to wszystko robił między innymi pan Matecki, który tam takie publikował na Twitterze informacje. Dla mnie po prostu człowiek taki nie powinien mieć miejsca w polityce. I kolejna kwestia to jest pan Bąkiewicz. Ja startuję z Warszawy. Nie ma dla warszawiaków rzeczy bardziej wartościowej niż wspomnienie o Powstaniu Warszawskim. Tak. O bohaterkach Powstania Warszawskiego. I tu pojawia się nazwisko Bąkiewicza. Tak, najpierw pojawia się nazwisko pani Wandy Traczyk-Stawskiej i tego, jak Bąkiewicz zagłuszał ją w czasie jednej z manifestacji. I pamiętamy te jej słowa: milcz, głupi chłopie, milcz, chamie skończony. I tak naprawdę, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że oni z jednej strony stawiają w Radomiu Bąkiewicza, człowieka, który to jest brunatnienie w ogóle polskiej polityki, ale z drugiej strony w Warszawie wystawiają na jedynce Glińskiego, który jest sponsorem Bąkiewicza, to myślę, że Warszawa da mu czerwoną kartkę. Gliński zasponsorował Bąkiewiczowi z Funduszu Patriotycznego nieruchomości dla jego fundacji, sprzęt nagłaśnia, bardzo wiele rzeczy, które powodują, że teraz Bąkiewicz będzie mógł robić przy pomocy tego kampanię wyborczą. I zaznaczmy jedną rzecz. To jest w ogóle nie do przyjęcia ten sposób wydatkowania publicznych pieniędzy, ale również ten cel. Bąkiewicz, który naprawdę zasłynął z wypowiedzi antysemickie. Ja przypomnę, że on nawet po PiSie mówił, że klękają przed Żydami. Tak.
W związku z tym wpuszczanie takich ludzi na listy wyborcze jest jeszcze jedna rzecz o Bąkiewiczu. On ma wyrok. On ma wyrok za pobicie na... Dokładnie. Kobiety, czyli mamy jeszcze w dodatku z damskim bokserem do czynienia, który za naruszenie... Bo on jest skazany w tej... Dokładnie, jest skazany. Tak. No dobrze, ale jest takie piękne słowo i taka duża wartość. Mówię tutaj o byciu przyzwoitym. Skoro takie nazwiska są na liście PiSu, to czy ta kampania ma szansę być przyzwoita? Ani ta kampania, ani w ogóle... po pierwsze, te listy są nieprzyzwoite. Bym powiedziała, że to jest jakaś patologia polityczna, to co jest na tych listach. Natomiast to, że ta kampania w ogóle będzie nieprzyzwoita, to nie tylko wynika z tych nazwisk, które się tam pojawiają, ale z tego, że połączono to z tym referendum. To referendum doprowadzi do sytuacji, w której nie będziemy mieli w pełni uczciwych wyborów, ponieważ na przykład pytanie, co z naszą poufnością informacji na temat tego, jakie mamy poglądy, czyli tajnością wyborów, ale wydatkowanie pieniędzy. Przecież po to są te, po to referendum, żeby PiS mógł bez ograniczeń przez spółki Skarbu Państwa wydawać pieniądze. Ale też... PiS, który dostał 4,3 miliona od premiera na jego fundacja na prowadzenie kampanii referendalnej, przecież tą demokrację bezpośrednią, a teraz okazuje się, że jest referendum. No to znaczy, że mamy fundację, która jest fundacją założoną przez Kukiza, która dostała ogromne pieniądze po to, żeby prowadzić kampanię referendalną, a Kukiz jest jedynką w Opolu. Tam zresztą doszło do silnego konfliktu między nim, a zwrócił na to uwagę, na to, że jak wygląda budynek tej fundacji, Witek Zębaczyński, który startuje z Nowoczesnej, z Koalicji Obywatelskiej trzeciego miejsca w Opolu, i doszło do takiej sytuacji, której kolejnego dnia ktoś uszkodził samochód Witkowi Zębaczyńskiemu. W internecie można zobaczyć ten film, dosyć drastyczny. No, po prostu... Ale są też zdjęcia tej osoby, która to zrobiła, i trwają poszukiwania tego mężczyzny, właśnie, więc myślę, że to kwestia czasu. No więc to jest dramat. To chociażby świadczy o tym, że to nie będą uczciwe, normalne wybory. No tak, tam szyba jest praktycznie cała potłuczona, ale oznaczony. Tam też były groźby, tam miał, prawda? Tak, ten samochód jest oznaczony, jest napisany, to jest przypadkowy samochód. Tak. No ale tam też były groźby pod względem bezpieczeństwa, życia i tak dalej, więc myślę, że to jeszcze usłyszymy o tej sytuacji. No dobrze, ale tak patrząc na te listy i na te miasta, no, wspomniała pani o panu Glińskim z Warszawy. Sponsorze Bąkiewicza. Tak. No, Kaczyński z Kielc to już temat, Wielka który w zeszłym tygodniu przerobiliśmy. Pan Sasin w Białymstoku. Ja wczoraj byłam w Białymstoku. Nie wiem, co o Sasinie. No właśnie, najśmieszniejszy był Cieszyński, który się dowiedział w ostatniej chwili, że jednak z Płocka. No właśnie, proszę powiedzieć, czy są jeszcze jakieś niespodzianki, patrząc na tak zwanych spadochroniarzy, bo tak się na nich mówi. Czy w ogóle PiS potraktował to... Ale tam jest czysta kalkulacja, tam jest matematyka. Jaki jest klucz? To nie jest matematyka, to jest po prostu układanka, tak jak kogo chce PiS na ciężkie czasy. Pan Morawiecki z Katowic? No on poprzednio startował, ale Ślązacy już jasno to powiedzieli, jak to było poseł ze Śląska, oszust z Wrocławia, tak to zdefiniowali. Tak, a pan Ziobro? Pan Ziobro chyba w Rzeszowie, ale to też jest na zasadzie rzucił, trafił Rzeszów. Ma tam szansę? Bo Rzeszów, pamiętamy te przedwczesne wybory. Żeby nie było wątpliwości, pewno ma szansę, dlatego że jest jedynką, w związku z tym ma szansę, żeby nie wszedł. Zresztą to jest bardzo szkodliwe dla Polski, że on im odpowiada za obecnie wymiar sprawiedliwości, ale nie zmienia to faktu, że jest to zupełnie znowu kolejny raz przypadkowa osoba. W weekend poznaliśmy również nazwiska, mówię tutaj o trzeciej drodze, i tam nazwiska, nowe nazwiska się pojawiają, chociażby pana Petru. Znaczy, widzę, że trzecia... Dziambor się też pojawia. Dziambor, dokładnie. Tak, to znaczy, ja myślę, że trzecia droga walczy o przekroczenie progu i w tym znaczeniu rozumiem, że dokłada nazwiska, które mają jej to w tym pomóc. No, trzymamy kciuki oczywiście za naszych przyjaciół, nie ma wroga na opozycji. Kampania się zaczęła. Myśmy przed tym spotkaniem tutaj rozmawiały już o tym, że jest pani na ulicach, wręcza pani ulotki, rozmawia pani z ludźmi, z młodymi, starszymi, z warszawiakami, no bo tutaj jest ten rejon, o który pani walczy. Proszę powiedzieć, Warszawa jest specyficzna, bo to jest zupełnie, jest stolicą, jest trochę taką bańką. Polska żyje zupełnie inaczej i też innym tempem, ale jak te wybory, jak te wszystkie sytuacje, czy to ocieplanie budynków, czy te listy, jak komentują warszawiacy? Młodzi i dojrzali ludzie, bo każdego pani spotyka. To, co słyszę wszędzie, to jest pytanie, wygramy? Aha. Ja zawsze mówię, tak, wygramy. Wygramy, ale musicie zachęcić wszystkich, żeby poszli na wybory. Ja oczywiście zachęcam do poparcia mnie, no bo jakby na tym polega rola kandydata, co nie? Ja tu startuję z czwartego miejsca w Warszawie.
I ja mówię też o edukacji, no bo to jest dla mnie bardzo taki najważniejszy właśnie temat. Dzisiaj mamy 4 września, początek roku szkolnego. I ja powiem szczerze, że bardzo wiele osób też o tym nadmienia, ponieważ to jest tak, że my wspólnie z Krystyną Szumiasą odkryliśmy tą Villa Plus. Udało nam się wspólnie zatrzymać razem z całym, że tak powiem, społeczeństwem Lex Czarnek 1, 2, 3, no bo wygląda na to, że 3 też nie wejdzie. W związku z tym te tematy edukacyjne są mi szczególnie przyjazne i powiem szczerze, że bardzo często ludzie mnie pytają. Pytają mnie na przykład o Czarnka, pytają mnie o edukację, pytają mnie o Czarnka. Szczególnie, że Czarnek jest takim, no można powiedzieć, złym symbolem tej władzy. To znaczy w tym znaczeniu, że jest to jedna z najbardziej czarnych kart dla polskiej edukacji, ale również człowiek, który ma bardzo wysoką pozycję w tej hierarchii PiSu. I ten, i to, co obiecuję za każdym razem, że 15 października uwolnimy szkołę i zwolnimy Czarnka. Uwolnimy szkołę, ponieważ trzeba uwolnić uczniów od przeładowanych podstaw programowych. Trzeba uwolnić ich kreatywność, stworzyć szansę im na zdobycie umiejętności potrzebnych we współczesnym świecie. Umiejętności kreatywnego myślenia, patrzenia krytycznego na rzeczywistość, rozróżniania fałszu od prawdy. Ale jeszcze trzeba zmienić postrzeganie zawodu nauczyciela, bo za chwilę nie będzie miał kto uczyć młodego pokolenia. I druga rzecz bardzo ważna, trzeba uwolnić nauczycieli, ale zarówno uwolnić od biurokracji, od tego braku autonomii, ale uwolnić też ich myślenie o tym, że nie muszą pracować na 2 etaty, a potem mieć korepetycje, bo muszą godnie zarabiać po prostu jako pracownicy. W PiSie jest w tej chwili tak, że mamy ludzi, którzy bardzo dużo zarabiają nie dzięki swoim kompetencjom, nie dzięki swoim wykształceniu, a jednocześnie tylko koneksjom, a jednocześnie znajomościom, a jednocześnie mamy nauczycieli, którzy są najlepiej wykształconą grupą zawodową, która zarabiają na poziomie płacy minimalnej. Zauważmy jedną rzecz. Zaczynający nauczyciel ma 3690 zł. Płaca minimalna obecnie to jest 3600. Tak, to jest 90 zł różnicy. Jeżeli porównamy to do tego, że mamy to 3690 zł, to są 3 godziny pracy pana Obajtka, który przecież nie wystartował w otwartym konkursie, żeby zostać prezesem Orlenu, tylko jest człowiekiem typowo po znajomości, który dostał pracę, ze słabym wykształceniem, człowieka, który tak naprawdę dorabia się dzięki temu, że wierzy w niego prezes. I teraz porównajmy to. Ten brak szacunku do ludzi pracy, do kompetencji, do wykształcenia i jednocześnie to dawanie swoim ogromnych pieniędzy. 3 godziny pracy Obajtka, miesiąc pracy nauczyciela początkującego, tak jest wycenione przez PiS. W związku z tym polska szkoła, to uwolnienie polskiej szkoły, to są właśnie te kwestie podstaw programowych, odpolitycznienia, od ideologizowania podręczników, ten hit Roszkowskiego, no przecież to jest dramat. To jest po prostu to, co jest tam zawarte, to jest takie formatowanie. Ale dzisiaj też w którejś z gazet czytałam o tym, że komputery już są rozdawane, tylko jeszcze ministerstwo nie wie w jakim celu. Ale już są rozdawane czwartoklasistom. No więc właśnie to jest też następny problem. Że też w wybranych szkołach. Dokładnie. Oni też już powiedzieli dość jasno. My pytaliśmy się, dlaczego komputery, dlaczego laptopy, a nie tablety. Tablet ma tą zaletę, że dziecko może go zanieść do szkoły. Ono może być też jak podręcznik. Drugi można mieć elektroniczną wersję podręcznika, żeby mieć lekkie plecaki. Może być na tablecie. Mogą być tam aplikacje, które umożliwiają pracę wspólną na lekcjach. Okazuje się, że mają być to laptopy, bo ktoś kiedyś coś takiego wymyślił. Przy czym teraz PiS się zastanawia, co zrobić, żeby te laptopy nie były, nie wiem, sprzedawane, żeby coś się... Jeżeli mamy tablet, który dziecko ma nosić co pewien czas do szkoły, kiedy będą na przykład mieli szansę pracować wspólnie, zespołowo, rozwiązywać jakieś quizy czy coś, no to jest nad tym jakaś kontrola. Co będzie się działo z tymi laptopami? Bo poza tym, że mają wygrawerowanego orzełka, no to przecież nie ma zabezpieczenia. Przecież Czarnek mówi, że one nie będą noszone do szkoły. W związku z tym pytanie... Po drugie, w bardzo wielu miejscach ci uczniowie nie mają internetu. To powinien być tablet z internetem. Przecież nam chodzi o walkę z wykluczeniem. Co da komuś laptop, jeżeli nie ma internetu w domu? Tak. No tak. Nic. Sam fakt posiadania. No więc to widać, że to miał być bardziej dar wyborczy niż przemyślana strategia. No a co wy będziecie rozdawać, żeby przekonać wyborców? Znaczy, bo PiS trenuje rozdawnictwo od dłuższego czasu i się okazuje, że jest to dosyć dobra metoda. Naszym najważniejszym... Bo cały czas, patrząc na prognozy, tam nie spada. No. Na pewno nie będziemy rozdawać Kościołowi. W przypadku edukacji uważam w ogóle, że najwyższy czas, żeby przestać finansować lekcje religii z budżetu państwa i przeznaczyć te pieniądze na przykład na
dodatkowe lekcje języka angielskiego, żeby doprowadzić do sytuacji, w której młody człowiek kończący szkołę rzeczywiście swobodnie posługuje się językiem obcym, językiem angielskim. Bo on jest w tej chwili takim drugim językiem, że tak powiem, obok polskiego, który jest potrzebny do tego, żeby funkcjonować w świecie. Polski potrzebujemy po to, żeby jednak to jest nasz język narodowy, ale angielski po to, żeby posługiwać się nim w całym praktycznie świecie. I teraz dla mnie to, co na pewno nie będziemy dawać, to tych transferów do kościoła. To jest pewne na 100%. Kolejną rzeczą na pewno chcemy, żeby było bardzo jasno powiedziane. Płaca musi się opłacać. Praca musi się opłacać. W związku z tym dla nas podstawą jest to, żeby, mówimy o zwiększeniu kwoty wolnej z 30 do 60 tysięcy, ale przede wszystkim o rozwiązania, które pokażą, że my doceniamy pracę. Pracę ludzi pracujących w budżetówce, pracę ludzi, którzy pracują dla państwa, ale również pracę wszystkich Polaków. W związku z tym, żeby zmniejszyć te obciążenia związane z pracą, stąd ta wyższa kwota wolna. Uważamy, że trzeba zmniejszyć obciążenia tych emerytów, którzy chcą jednocześnie pracować. Żebyśmy mieli taką sytuację, że ludziom się opłaca po prostu pracować. I to jest dla nas podstawa, dlatego że uważamy, że mamy taki czas, w którym Polacy, ci, którzy ciężko pracują, poczuli w pewnym momencie, że najmniej o nich dba ta władza. Że najmniej... Coraz częściej mamy dowody na to, że nie warto. Tak, dokładnie. Oczywiście. W związku z tym to jest dla nas podstawa. To, żeby jednak postawić rzeczy na nogach, a nie na głowie, o tak powiem. I oczywiście obiecaliśmy, że utrzymamy wszystkie transfery socjalne. Te, które wprowadził PiS, że utrzymamy je. Natomiast równocześnie musimy jednak powiedzieć jasno. Ludzie, którzy pracują, mają być szanowani przez państwo. I ich praca musi im się opłacać. Ten przedsiębiorca, taki, ten niewielki przedsiębiorca, mówię o takich osobach, które są samozatrudnione. Jest zamęczone przez zmieniające się przepisy. Albo mają tak zwane małe firmy. Dokładnie. Nie no, oprócz tego, że przepisy, co chwilę dostaje podwyżki. Kolejna oczywiście, w styczniu, ZUS, bo znowu składki. ZUS. Od, przecież dopiero co została podniesiona składka zdrowotna. Dokładnie. Przed chwilą. Bardzo I ZUS teraz znowu od stycznia kolejne podwyżki. Bo bardzo łatwo się na papierze. Nie lubi chyba tego właśnie. Zresztą tam ten przedsiębiorca był wyzwany przez złodzieja w pewnym momencie, więc podam taki przykład. PiS podnosi płacę minimalną, prawda? Tak. Dla przedsiębiorcy to oznacza podniesienie wszystkich praktycznie również składek. Poza tym, co musi zapłacić pracownikowi, to podniesienie wszystkich ZUS-ów, wszystkiego. Nie, przedsiębiorcy natomiast nie w tym samym czasie dla sfery budżetowej PiS obiecuje podwyżkę, która spowodowałaby, gdyby było to 12%, że nauczyciel zaczynający pracę nie osiągnąłby nawet płacy minimalnej. Czyli za tych, za których rząd odpowiada, czyli za budżetówkę, nie płaci im solidnie. Natomiast tam, gdzie podnosi, gdzie to jest kosztem kogoś, to jest bardzo szczodry. I to jest właśnie to, jak ta władza myśli w ogóle o państwie, jak myśli o przedsiębiorcach. Przecież pamiętamy te wypowiedzi pełne lekceważenia Jarosława Kaczyńskiego dotyczącego tego, że jak ktoś nie potrafi prowadzić biznesu, to niech nie prowadzi. Jarosław Kaczyński zapewne jednego dnia nie prowadził żadnego biznesu. Nigdy nie żył poza, na koszt budżetu, zawsze żył całe życie i nigdy nie robił niczego innego. W związku z tym to trzeba przede wszystkim zmienić. Podejście do przedsiębiorczości, podejście do pracy, podejście do tego, że ludzie pracujący zasługują nie tylko na szacunek, ale również na to, żeby państwo ich nie przyduszało. Tak, wspomniała pani o prezesie Kaczyńskim. Próbowałam sobie przez moment wyobrazić kampanię w Kielcach i w województwie świętokrzyskim, gdzie zarówno prezes Kaczyński, jak i pan Giertych toczą pewną debatę. Czy wydaje się pani, że do tego w ogóle dojdzie? Znaczy, niewątpliwie Giertych jest takim, no, nazwijmy to, młotem na Kaczyńskiego, ponieważ tam pamiętamy tę kwestię dwóch wież, pamiętamy kwestię srebrnej. I tutaj rzeczywiście myślę, że Giertych ma sporo do powiedzenia. Jest też ostatnim, jak to ktoś powiedział, żyjącym wicepremierem u Kaczyńskiego. W związku z tym ma na pewno wiele do wspomnień związanych z latami rządów. Ja niestety mam też wspomnienia związane z jego podejściem do edukacji, ale to tutaj będziemy Giertycha trzymać za lał edukacji. W sprawie edukacji i praw kobiet na pewno nie będzie decydował. Natomiast równocześnie pamiętajmy jedną rzecz. To jest lista długa, 32-osobowa. Tam Giertych jest na ostatnim miejscu. Ja bardzo promuję w tych wyborach kobiet. Uważam, że powinniśmy głosować więcej na kobiety. Tych kobiet po pierwsze jest za mało w polityce. Po drugie, tam na przykład są świetne kandydatki. Na pierwszym miejscu jest Marzena Okła-Drewnowicz. Na piątym miejscu jest Barbara Iwan, nasza kandydatka jeszcze Nowoczesnej. Ale zachęcam kobiet jest historycznie, patrząc na wybory, najwięcej. W ogóle, nie wiem, czy pani zauważyła, że listy Koalicji Obywatelskiej są w ogóle najsilniejsze, jeśli chodzi o liczbę kobiet. Dlatego mówię, że historycznie
faktycznie to jest bardzo duża zmiana. Na pierwszych dwóch miejscach w sumie mamy 82 kandydatów, bo jest 41 list, w związku z tym jest 41 jedynek, 41 dwójek. I u nas na te 82 miejsca są 42 kobiety. No, czyli pierwszy raz historycznie jest więcej kobiet niż mężczyzn. U nas na liście warszawskiej jestem czwarta i tam są trzy kobiety obok Ale siebie. Ale te ostatnie lata były obfite w problemy dotyczące kobiet właśnie. Tak, dokładnie. Więc to kobiety walczyły o swoje i dlatego też te twarze, które stały po stronie praw kobiet, one były aktywne, one były widoczne. No, teraz trudno byłoby zapomnieć o tych. Te wybory wierzę, że wygrają kobiety. Jeżeli spojrzymy na to, że w ostatnie lata mamy dwa ugrupowania, które są wrogami kobiet, mam na myśli PiS i Konfederację, to kobiety powinny się zmobilizować po to, żeby nie dopuścić tej... Ale z drugiej strony przerażające jest to, że tylko 30% kobiet idzie na wybory. Chce iść, przynajmniej tak deklarują w tej chwili. To znaczy, ja zachęcam wszystkie panie, idziemy na wybory. Musimy powstrzymać PiS i Konfederację, bo za moment się okaże, że jeszcze zabronią na przykład aborcji w sytuacji gwałtu, bo tego chciała Konfederacja. Ludzie Konfederacji mówili wprost, że oni uważają, że również powinien być zakaz aborcji w sytuacji, w której ciąża jest efektem gwałtu. W związku z tym, jeżeli chcemy mieć na przykład prawo wyboru, jeżeli chcemy takiej sytuacji, w której wreszcie w Polsce zostanie przywrócona nie tylko to rozwiązanie z 93 roku, czyli na przykład aborcja w sytuacji ciężkiego uszkodzenia płodu, ale również prawa do aborcji do 12 tygodnia, tak jak jest we wszystkich krajach europejskich, to musimy pójść na wybory. Musimy iść i głosować na opozycję, ponieważ PiS i Konfederacja nienawidzą kobiet, są wrogami kobiet. W Konfederacji są nawet głosy takich jak Korwin-Mikke, który zabrałby prawa wyborcze kobietom. W związku z tym mobilizujcie się kobiety, zachęcajcie swoje mamy, siostry, ale rozmawiając na ulicy, czuje pani to, że te 30%, tylko 30% kobiet nie. idzie, czy Warszawie jest inaczej. W Warszawie w ogóle głosuje się na kobiety. W poprzednich wyborach na 9 mandatów Koalicji Obywatelskiej 7 to były kobiety. W związku z tym Warszawa, rzeczywiście mam poczucie, że jak rozmawiam, zresztą też ostatnio jakiś pan podszedł, ja zawsze głosuję na kobiety, bo ja wiem, że jeżeli jest kobieta, to ona nie tylko mówi, co zrobi, ale to zrobi. To zrobi. W związku z tym... Jesteśmy skuteczniejsze po prostu. Według niego przynajmniej. Tak. Natomiast ja uważam, że zawsze oczywiście musi być równowaga i są dobrze, jak są kobiety, i są dobrze, jak są mężczyźni we wszystkich, nie wiem, władzach, w różnych instytucjach, ale kobiet po prostu na razie jest trochę mało w tej polityce. W związku z tym proponuję, żeby głosować na mądre kobiety. Mhm. Tak się zastanawiam, patrząc na wątki kampanii przez te 6 tygodni. Jakie jeszcze wątki? No dzisiaj pojawiło się ocieplanie budynków, ale jakich wątków jeszcze się pani spodziewa? Myślę, że to, co powinno być... takich oczywistych, tak? Dla mnie to, co powinno być bardzo ważne, co jest dla mnie ważne osobiście, to jest po pierwsze rozdział Kościoła i państwa. Ja uważam, że to zblatowanie obecnej władzy z Kościołem jest nie do przyjęcia dla większości Polaków. I drugie, praca, czyli docenienie ludzi pracy. I na pewno po naszej stronie będzie dużo rzeczy związanych z docenieniem ludzi pracy. Nawet to babciowe, to jest po to, żeby kobiety mogły wrócić do pracy, żeby aktywizować je, żeby w przyszłości miały wyższe emerytury. Dlatego, że praca musi się opłacać. To prawda. Dziękuję. Dziękuję bardzo.